20 sierpnia 2022 roku w miejscowości Prażmów w gminie Burzenin odbyła się siódma odsłona imprezy plenerowej pod nazwą Festiwal Mleka i Miodu, połączony z akcentem dożynkowym i paradą kół gospodyń wiejskich. W czasie towarzyszyło wiele ciekawych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Liczne konkursy sprawnościowe oraz kulinarne, jak również stoiska wikliniarskie, garncarskie, tkackie i młynopiekarni przypominały o ginących zawodach i uatrakcyjniły pobyt na festiwalu. Co się tutaj u Pana dzieje? Czy tutaj może coś zjeść? Tak, ale trzeba samemu to wykonać, czyli mamy przygotowane ciasto, ale samemu trzeba zrobić placek, a ja później tutaj na palenisku wypiekam. No jest to najstarszy przepis na świecie, czyli mąka i woda. A jakie jest zainteresowanie gości? Cały czas. Nie mogę odejść nawet, żeby się wody napić. Drogie panie, co się tutaj tworzy? W tej chwili spód do koszyka. Czyli rozumiem, że wyroby, wiklina, koszyki. Czy to jest jakieś zainteresowanie, hobby czy sposób na życie? Bardzo duże. Dla wielu osób jest to sposób na życie, ale no dla mnie jest przede wszystkim hobby, a to jeszcze fascynujące jest to, że chociaż jest to rzemiosło, które już powoli zanika, to jednak są osoby, które mogą to przekazać dalej, zainteresować w jakiś sposób, bo dla wielu osób jest po prostu to pierwszy kontakt z wikliną. Gości jest bardzo dużo, zarówno od takich malutkich dzieci, jak po takie osoby starsze, babcie tych dzieci i prababcie. No, było tutaj dziecko, które miało 5,5 roku i bardzo ładny koszyczek na cukierki sobie zrobiło. Mnóstwo zastosowań, naprawdę. Bardzo się cieszymy, że Pani są dzisiaj z nami. Dziękujemy. O oprawę artystyczną na początku imprezy zadbali lokalni wykonawcy. Jakub Chmielewski, wychowanek Gminnego Domu Kultury w Burzeninie. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, byś się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzegi wie, w jaki sposób kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Istniejąca od 17 lat Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina pod kierownictwem Rafała Stefaniaka Zespół Ludowy Marianki pod batutą Mariana Krysiaka, który tworzą przede wszystkim mieszkańcy gminy Burzenin. Woda, ja zem była woda, jak boru jagoda, jak boru jagoda, kochanecku mój. Ja zem była woda, jak boru jagoda, jak boru jagoda, kochanecku mój. Jak podoba się dzisiejszy festyn? Bardzo dobrze, jest trochę gorąco, duszno, ale miejmy nadzieję, że za godzinę, dwie trochę będzie lepiej i będzie można się w spokoju pobawić. A czy jesteś fanką jakiegoś zespołu, który dzisiaj będzie prezentował się na scenie? Oczywiście, Miłego Pana, dlatego właśnie tu stoję i czekam, nie? Z niecierpliwością. Czy korzystaliście już z kół gospodyń, z tym, co przygotowały dla nas? Jeszcze nie, ale myślę, że jak tylko koncert Miłego Pana się skończy, to pójdziemy i zobaczymy, co tam panie przygotowały dobrego. Głowy my rozbili, głowy my rozbili, zomeczek nie jeden. Niezwykłe żywiołowe i energetyczne show zagwarantowała folkowa kapela Pieczarki, która na swoim koncie posiada złotą płytę. Ten góralski zespół zachęcał do wspólnego śpiewania, w które włączyła się nasza sympatyczna prowadząca. Hej, lesie zimny, leś, lesie lala! Kaj mój Janicek! Dała ramę! Przybyło wielu zacnych gości.
Po występach starostowie dożynek przekazali na ręce gospodarza gminy Jarosława Janiaka chleb. Owoc pracy ludzkich rąk. Symbol urodzaju i dostatku. Wójt Jarosław Janiak wraz z wicemarszałkiem województwa łódzkiego Piotrem Adamczykiem pokroili i podzielili się chlebem i miodem z gośćmi i mieszkańcami. W tej gminie, ale mam nadzieję, że nie braknie go po prostu na stole każdego domu, każdej rodziny. Wójt Jarosław Janiak wręczył przyjaciołom Burzenina podziękowania w formie obrazów namalowanych przez znanego i cenionego artystę Jacka Frąckiewicza. Te obrazy będą mile przypominać właśnie pobyt tutaj u nas na ziemi burzenińskiej. Dziękujemy serdecznie za wsparcie, takie serdeczne i jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowanie. Po podziękowaniach przyszedł czas, tutaj aby miód, oficjalnie mleko, otworzyć siódmy festiwal mleka i miodu. Nie w Paryżu, nie w Berlinie. Gdzie najlepiej? Wspaniałej zabawy życzę. Myślę, że jest bardzo fajnie, impreza jest przednia, żeby tylko nie padało i będzie wszystko okej. Okay. Pogoda wytrzymała, jest naprawdę bardzo fajnie. A czy korzystaliście już z punktów kół gospodyń? Korzystaliśmy. Oczywiście. Bardzo polecamy, fryteczki wiejskie na Ligocie są pyszne. Co tam jeszcze? Strzałki też mają bardzo dobre. Jedliśmy wędzoną szynkę, też tak, bardzo dobra. Bardzo dobry smalczyk mają. Nie zdążyliśmy wszystkich obskoczyć, ale jeszcze mamy cały wieczór. To. Tak jest. Witamy, jest bardzo fajnie, dużo atrakcji, jesteśmy zadowoleni. A czy korzystaliście już z punktów gastronomicznych? Jeszcze nie, dopiero zmierzamy w tamtym kierunku. Dopiero niedawno przyjechaliśmy, więc... A czy jesteście może fanami jakiegoś zespołu, który będzie występował dzisiaj na scenie? Nie jesteśmy żadnymi fanami nikogo, ale lubimy muzykę ogólnie, więc i miło spędzać czas. To my Wam życzymy udanego wieczoru. Stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z terenu całego województwa przygotowały kulinarne pyszności, które można było w trakcie imprezy degustować. Co Panie dzisiaj przygotowały dla gości? Kiełbaska zarożna, kaszaneczka, ciasto było, ale już się skończyło. Końcóweczka i zapraszamy wszystkich, bo jest wszystko smaczne, jak zawsze u nas. Jak długo się przygotowałyście? Pewnie przedwczoraj, wczoraj? Od tygodnia po trochu, żeby nie od razu. No wiadomo, że mięsko musi być i kiełbaska na ostatnią chwilę, więc karkóweczka była wczoraj szykowana, kiełbaska dzisiaj była pobierana w masarni, także nie ma problemu, wszystko jest świeżutkie. Czy jest duże zainteresowanie gości Waszym stoiskiem? Coraz więcej gości, także mamy nadzieję, że to wszystko tak ładnie do końca zejdzie. Imprezę zaczął rozkręcać zespół Bajera ze swoimi największymi przebojami. Tak nam słodko mijają wszystkie dni. To przy tobie dziś chcę być na dobre i złe. Z tobą witać kolejny dzień. I refren. Spojrzę w twoje oczy, może mnie zaskoczysz swoim pięknym ciałem. Chyba oszalałem, będziesz mą królewną. Wiem to już na pewno, popłyniemy razem dal. Ze mną ty, a z tobą ja. Spojrzę w twoje oczy, może mnie zaskoczysz swoim pięknym ciałem. Chyba oszalałem, będziesz mą królewną. Wiem to już na pewno, popłyniemy razem dal. Ze mną ty, a z tobą ja. No i dobra, rzucam dwie płyty, kto nie ma ręka, śmiało! I prawa strona! Aj, 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 ta szalona dziewczyna, która kręci mnie! Właśnie! Aj, 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 tylko ona jedyna, każdy chce ją mieć! Aj, 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 ta szalona dziewczyna, która kręci mnie. I głośniej. Aj, 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 tylko ona jedyna, każdy chce ją mieć. Na początku troszeczkę emocje, zaczęło troszeczkę padać. Za chwilę chmury się rozwiały na lewo i prawo. Ludzie poprowadzili praktycznie tę imprezę, ja tylko w niej uczestniczyłem. Było wspaniale po prostu. A jakie plany na przyszłość? Czy spodziewamy się jakichś nowych piosenek? Nowa płyta być może? Oczywiście, że się spodziewamy nowych piosenek. Cały czas coś kombinujemy, cały czas coś domamy, żeby nie zawieść swoich fanów. Bądźcie czujni, obserwujcie nas na Instagramie, na Facebooku, na naszym kanale, na YouTubie. Wszystko będzie na bieżąco. Coś szykujemy na pewno, nie chcę dużo zdradzać. Już niebawem coś się pojawi. A czy masz jakieś marzenia dotyczące twojej kariery? Wiesz co, ja już się czuję spełniony. Ja...
dla mnie spotykać się z ludźmi, z osobami, które znają Twoje utwory, śpiewają Twoje utwory, to jest coś nie do opisania, to trzeba po prostu przeżyć, żeby to czuć. Jestem już spełniony, mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej. A dzisiaj przygotowałyśmy szaszłyki, kiełbasę w bułce, taka jak kiedyś była z ogniska, a do tego taki hit nasz ligocki garnek, kociołek bardziej nawet, i frytki takie domowe, świeżo robione. A co cieszyło się największym zainteresowaniem? No największym zainteresowaniem cieszył się ligocki kociołek, bo już sprzedaliśmy wszystko. Czyli jest duże zainteresowanie gości, często Was odwiedzają? Bardzo duże zainteresowanie, jesteśmy zadowoleni, bo wracają do nas. Byliśmy już na jednej imprezie, sprzedawaliśmy lemoniadę, taką bardzo orzeźwiającą mi kawę i to wracają do nas na to cały czas. Później pałeczkę przejął miły pan, który nie pozwolił się nudzić i mocno rozgrzał publiczność. O tak, jeszcze raz, proszę moja miła, uwierz nas. Synowajcie pierwszy refren tak na rozgrzewieckie. Raz, dwa. Jak za dawnych lat, pomówmy, którymi całujmy się dziś. Pociesz mnie, gdy będę smutny, proszę cię. Jak za dawnych lat, pomówmy, którymi całujmy się dziś. Pociesz mnie, gdy będę smutny, proszę cię. Prawie mam dzielec, nagle zobaczyłem tamtą mamę, mamę. Mamę mam cię i z nią tańczę. Figuruję w tańcu, a finałowy taniec. U mnie o poranku gdzieś, bez śniadania, bez pytania. Po wszystkim wyprosiłem ją, taki ze mnie amant jest. Panowie, wiedzcie, zdobysz to zdobysz, teraz leć na parkie. Jak świat długi, szeroki, od początku naszych dni. Z naturą nie wygra nikt, samic gnie do samicy. Musisz się starać, próbować, walczyć, a jak to nie przynosi skutku, to odpuść sobie ukuj. Skąd przyjechałyście? Z Kamionaczyka. To jest gmina Sieradz. A co was tutaj do nas się ściągnęło? Albo kto? No, piękne okolice, Burzenina. Burzenin. Mamy golonkę, żurek, prażoki, kapustę, naleśniki, racuchy z gruszką, mamy ciasto. Wracają goście do was? Oj tak, wracają. A czy w przyszłym roku, jak będzie taka impreza, wy też do nas wrócicie? Oczywiście, jak najbardziej, z największą przyjemnością. Przyjechałyśmy z sąsiedniej gminy, z gminy Konopnica, na zaproszenie oczywiście wójta waszego z Burzenina. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w tej pięknej imprezie. A jak wam się podoba impreza? Bardzo nam się podoba. Super, super atmosfera, super ludzie, super prezenty. A co dzisiaj pani przygotowałyście dla gości? No, przede wszystkim dania konkursowe, czyli chleb własnego wypieku i serwik, bo wiadomo, że kraina mlekiem i miodem płynąca. Dzień dobry, witam starostów dzisiejszej imprezy z akcentem dożynkowym. Jak wypadliście w swojej funkcji? Myślę, że bardzo dobrze. Dokładnie tak. Myślę, że jakoś tam poszło nam. Dobrze. Jak teraz podoba się na imprezie? Jakie wrażenia? Jak podobają się występy, gwiazdy, koncerty? Szczerze mówiąc, to dopiero będziemy brali udział w tej imprezie, także... Tak, bo dokładnie teraz byliśmy cały czas w straży. Teraz dopiero idziemy sobie trochę pozobaczyć, pokoncertować. Z atrakcji, myślę, że 5 hektarów atrakcji to jest wszystko to, co jest przygotowane dla naszych mieszkańców, ale nie tylko dla naszych mieszkańców. Poczynając od wielkiego balonu, który tuż za nami unosi się i każdy może spróbować właśnie spojrzenia na perspektywę gminy z wysoka, ale oprócz tego zabawy dla dzieci, konie, są koła gospodyń, około 20 kół gospodyń przyjechało z takimi atrakcjami, smakołykami, które na co dzień nie znajdzie się, a na pewno w środowisku miejskim się tego nie znajdzie. Mleczarnie, które przedstawiają swoje właśnie typowe dla tego regionu, ale również znane w całej Polsce wyroby. Jest bardzo dużo zespołów, które zachęcają do dobrej zabawy. Tych atrakcji mamy jeszcze do wieczora bardzo, bardzo dużo. Tegoroczne dożynki odbywają się w bardzo trudnym czasie dla całej gospodarki. Czego mógłby Pan życzyć dzisiaj rolnikom?
Myślę, że na tyle praca rolnika jest ciężka i na tyle jest nieprzewidywalna ze względu na warunki pogodowe, że tak naprawdę życzyłbym rolnikom przede wszystkim dobrej pogody i stabilności, jeżeli chodzi generalnie o gospodarowanie, bo wiemy, z jakimi czasami się mierzymy, ze wzrostami cen tych produktów, które są niezbędne do produkcji rolnej, i za wszelką cenę dobrego ducha, tak żeby w następny rok wejść właśnie z taką siłą i z nadzieją, że będzie wszystko dobrze. Lubimy każdy rodzaj muzyki, także dopasujemy się do każdej muzyki. Ale ja osobiście powiem, że Kamasutrę uwielbiam. Na nią czekam. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Pogoda dopisuje, burzy nie widać, deszczu. Więc jest super. Wieczorem scenę opanowała formacja Kamasutra i nawet lekko padający deszcz nie przerwał świetnej zabawy. Ten jeden raz przyda mi szansę, niósł mnie kwiat. Nie chcę wciąż czekać, chcę się uśmiechać, gdzie on jest. Niech rozpali dotykiem ogień mej duszy dziś. Ja chcę, niech czule całuje serce poruszy, gdzie on jest. Niech rozpali dotykiem ogień mej duszy dziś. Ja chcę, niech czule. Jadę, my kochani! Nie będę tu, idę dalej. Kacmarycką widam dalej. Dalej do puchara. Kolejnym wykonawcą, który pojawił się na festiwalu, był Kapitan Folk, znany z dobrej, nie tylko góralskiej nuty. Kacmarycką malowana. Prawa strona! Lewa strona, co wy na to? Prawa strona, lewa, prawa, dziewczyny! Dziewczyno, dziewczyno ma, dlaczego jesteś taka? Zwieńczeniem imprezy był występ znanego i lubianego przez wszystkich zespołu Milano, który zaprezentował najlepsze zarówno stare, jak i nowe przeboje. Dlaczego jesteś taka? Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno zła, odrzucasz miłość chłopaka. Czy są tu dziewczyny? Największe serce tobie dałem, to swoje, to moje. Od ciebie co chciałem dostałem, bo tylko my, we dwoje. Największa miłość na tym świecie istnieje, ty i ja. Pomimo burz, jak chcesz, na pewno się da. Największe serce tobie dałem, to swoje, to moje. Od ciebie co chciałem dostałem, bo tylko my, we dwoje. Największa miłość na tym świecie istnieje, ty i ja. Pomimo burz, impreza zakończyła się około północy. Dziękujemy za Waszą obecność i do zobaczenia za rok. Moje, to moje. Od siebie co?